dziewczynce, wodę nabierała. Dożynki, dożynki, dożynki w New Britain, 34. dożynki, 2004 rok. Jak to przyjemnie spotkać się tutaj właśnie na Polance Sokołów, prawdziwe dożynki na polu. I dzisiaj ten nasz sobota, niedziela to była najlepsza pogoda, co możemy chyba w historii mieć na dożynkach. Ja jestem prezesem Polish American Council, nazwisko moje Roman Nowak. Mam tu byłego majora, burmistrza miasta New Britain i chairman dożynek w tym roku, przewodniczący dożynek i master of ceremonii. Chciałem tylko nadmienić, że bez Lucjana byłoby ciężko dożynki zrobić w New Britain. Naprawdę to jest dużo pracy. Dużo ludzi myśli, że to tak bardzo łatwo wszystko zrobić jest, ale trzeba chodzić. Zajmuje 6 miesięcy, żeby dożynki zorganizować. To jest bardzo ciężko. Wczoraj mieliśmy tutaj około 6 tysięcy ludzi, tak, i naprawdę był sukces. I dzisiaj nie jest wcale gorzej jak wczoraj. Dzisiaj mamy Polkę i przyjemnie, mamy nową restaurację. Belvedere jest gdzieś z nami tutaj i Baltic, i to jest naprawdę jest coś nowego. Ludzie są zadowoleni, ja myślę, pogoda dopisuje. No, dziękuję prezesowi, bo on mówił, że beze mnie, ale bez niego tak samo by nie było tych dożynek, bo nie da się uprze i mówi, muszą być, bo to jest nasza tradycja i nie upuścimy tego. No, Roman mówi o tym, ja mówię o tym, mamy nowego biskupa, przyjechał do nas. Nie musiał, ale chciał zobaczyć te Polonie i naprawdę wczoraj się dopisali, no 700-800 ludzi na mszy i około okolicach tej mszy może jeszcze 200-300. Farmer przyjechał, też chciał wypróbować tutaj świeże jarzyny i owoce przywiózł. I niesamowite, ludzie tak, to ludzie muszą zrozumieć, że to dzisiaj kopane te ziemniaki i na jutro już w patelni czy w garku. No, różne takie rzeczy próbujemy, co rok coś nowego. Znowu dzisiaj w tym roku jest Denis Polyski, może słyszycie, że gra Polka, to jest tradycyjne już z dożynkami. Tak jak Roman mówi, na tej Polance to jest przepięknie tutaj. Wrażenie jest takie, jak ma być. Pole, drzewa, zielone, nie na ulicy. To już naprawdę żal, że za 7 godzin to się wszystko kończy, tak? I najedliśmy się. No i próbujemy trzymać tę tradycję dla Polonii. To nie jest dla nas, to nie jest dla Romana, dla Lucjana. To jest dla Polonii i dlatego tak pracujemy
Naprawdę to nie jest łatwo zorganizować, ale dlatego to jest robimy dla ludzi. Nic do naszej kieszeni nie wchodzi, ale to jest miło popatrzeć jak na Polonię, jak się bawią. Chciałem tylko dołożyć jeszcze jedną rzecz, dołożyć to i zwrócić uwagę na Polankę Sokołów. Mamy boisko sportowe tutaj, oświetlone jest i jedyny park prywatny w New Britain. I do czego zdążyłem, chciałem podziękować Sokołom Gniazdo 88, że nadal utrzymują to miejsce tutaj, bo to miejsce jest bardzo, bardzo cenne. Tu dużo deweloper by przyszli tutaj z miłą chęcią coś zrobić z tego miejsca, ale utrzymują to jako park i to, co już powinniśmy doceniać jako Polonia, że to jest jedno nasze miejsce w New Britain, co możemy się spotykać, tak jak na dożynkach raz w roku i cieszyć się z tego, że tu jesteśmy. Nie będzie dożynek bez sponsorów, tak? Sponsorów mamy dosyć dużo, ale w przyszłym roku, 35. dożynki, szukamy nowych sponsorów. Czy do pracy, czy finansowe, czy jakieś tam towary podać. Potrzebujemy tę pomoc, naprawdę, bo to kosztują pieniędzy te różne. My od miasta ani centa nie dostajemy. To jest zrobione przez ciężkie pracę Romana, ochotników. Mamy dużo wolontariuszów, co pomagają, ale sponsory są też dla nas bardzo ważne. I w tym roku jesteśmy szczęśliwi, że znowu już dostaliśmy parę groszy od tych ludzi. Nie parę groszy, parę tysięcy dolarów, ale... Właśnie w zeszłym roku zacząłem pierwszy raz dawać stypendia dla polskich dzieci i w zeszłym roku tak się złożyło, że myśmy zadecydowali dać 2 stypendia, ale tych dzieci było takich dobrych, że szkoda było ich zostawić i zdecydowaliśmy dać 5. I w tym roku jeszcze my dołożyli jedną osobę więcej. To już 6 stypendium w tym roku dla polskich dzieci, naszych, i powinniśmy wszyscy popierać to sugestie tego stypendium, bo to jest bardzo ważne. Nawet nie są duże pieniądze, ale te dzieci są takie szczęśliwe, że dostali od Polaków, od polskiej organizacji. Dziękuję. I tak jak się mówi, razem, do zobaczenia, tak Roman? Do zobaczenia na drugi rok 2015 roku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Thank you.